Sytuacje, w które byś nie uwierzył albo nie uwierzyła, gdyby nie zostały nagrane. Lecimy! Strażak został wezwany do ugaszenia palącego się śmietnika. Okay. Nie było to raczej ekscytujące zajęcie. No i bydlaka nie utrzymał. Jego wąż strażacki zaczął żyć własnym życiem i zwalił go. Ja pierdykam, jakie to jest. Też babcia, wracająca z zakupów. Babcia już chyba myślała, że jest na innym świecie. Postanowił, że w niezwykle czadowy sposób wrzuci zepsuty fotel do kosza. Jak widać, coś mu nie... Widzieliście kiedyś coś podobnego? Ten mężczyzna chciał zabrać do swojego mieszkania konia. Postanowił nawet, że nie będzie szedł po schodach, tylko wjedzie z nim windą. Czujcie zdziwienie tych ludzi, którzy wchodzili akurat tam obok, chcieli wejść do windy i patrzą, że jest koń? No ja bym był w szoku na przykład. A, i zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli taki content wam się podoba i chcecie więcej reakcji, oglądanie różnych dziwnych rzeczy w internecie, to na pewno takie filmy będą powstawać. No i oczywiście subskrypcje, jeżeli doceniacie to, co tutaj robię. Co może pójść nie tak, gdy ma się kota i psa, a na stole pali się świeczka? Jak widać, ten kociak postanowił zamienić się w Pokemona Charmandera. Ale kotek bardzo tak widzę, że spokojnie to przyjął. Postanowił dzisiaj być świeczką. Chodzącą pochodnią. Może spełniło się jakieś jego marzenie. No i ma zwiechę, nie? Co się stało? A dwójka mężczyzn zerwała lustro w windzie. Prowizorycznie jakoś je naprawili. Niestety kolejny pasażer nie miał pojęcia. Dobra, no to czwarta nad ranem, no co tu się dziwić, tak? No tutaj wiecie, no jak to bywa, no. Widzisz w lustrze siebie, nie poznasz się czasami, no, i tak bywa. Pojęcia, co się tam wcześniej wydarzyło. Na szczęście, dzięki nagraniu, szybko udało się ustalić tożsamość wandali. Kobiety zawsze muszą sprawdzić coś, zanim to kupią. Jak widać, dotyczy to też marketów budowlanych. Oczywiście, to nagranie pochodzi z Polski. Oczywiście! Znikąd indziej, tylko z Polski. Ja pierdzielę. Naprawdę? Widać, że ta winda została wyprodukowana w Chinach. Ma ona nowoczesny system szybkiej jazdy w dół. Kolejny przykład, że jak wracacie z imprezy, trzeba być naprawdę uważnym, bo nawet winda może być pułapką. W Rosji jednego dnia śnieg pada wewnątrz budynku, a innego z nieba leci prawdziwy ogień. Co ty gadasz? Ale dziwne wyładowanie. Jedzenia nie jest jakoś super ciekawym zajęciem, to spójrzcie na to. Co tu się w ogóle wydarzyło? To są właśnie nagrania. Faktycznie, w którym bym, nie uwierzyłbym chyba, jakby mi to ktoś powiedział, ale jak to zobaczyłem teraz, to faktycznie wierzę. Komuś się chyba nieco zakręciło w głowie, a może impreza poprzedniego dnia była zbyt owocna? Pani po prostu, albo pan, nie wiem, może to jest jakiś taniec ludowy i nie wiem, wiecie, Indianie tańczą wokół ognisk i tak, no, coś w tym stylu, może? Takie przypadki mogą się często zdarzyć. Okay. Jak widać, ten mężczyzna nie miał ochoty rozmawiać. Łosia i pana, który się chowa w garażu jakimś. Po tym, jak ten mężczyzna ukradł dziewczynie telefon, wszyscy rzucili się na ratunek. Zdecydowanie znieczulica społeczna w tym miejscu nie istnieje. Okej, okay. Gość poświęcił swoje auto, żeby zatrzymać złodzieja. Szacun. Mężczyzna chciał umyć samochód w myjni, ale miał dosłownie na to kilka sekund. Pracowniczka myjni chciała nawet go zatrzymać na dłużej, ale ten nie dał się przekonać. To się nazywa ekspresowe umycie auta. No. Groźny piesek wyrwał się ze smyczy pewnej pani. Zrobił on niemalże spustoszenie na tym osiedlu. Musiał być naprawdę bardzo groźny. Ten mężczyzna chyba miał zły dzień w pracy. O, to chyba widziałem. No, to już gdzieś widziałem. Go nigdy nie zdenerwowała zaczynająca się drukarka. Pierwszy rzuci monitorem. To już widziałem. To jest dobre. Tak się kończy, gdy ktoś pod wpływem ma jeszcze samodzielnie decydować o zakupie kolejnego trunku. Jezus Maria. Ile strat? Przecież to mógł ktoś wypić. Jeszcze druga... Jezus Maria. Ale syfu narobił. Że nie chce być przerobiona na sushi. Uciekaj! Szybkiej próby ucieczki
odnalazła wolność w kanałach. No i bajan. Ciekawe, czy ten mężczyzna dostał SMS-a z alertem o silnych wiatrach tego dnia. To był chyba najmocniejszy klaps, który w życiu dostał. Warto się rozejrzeć za wszelkim niebezpieczeństwem. Zostawiłeś łapeczkę w górę? A subskrypcję? Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz? W ogóle jak możesz nie subskrybować? Kuźwa, człowieku. Już, masz 5 sekund. Stresowałem się, żeby tego palca nie zostawić na samym środku. A co takiego się tutaj przydarzyło? Może jakiś wybuch gazu? Odłamki o mały włos nie dosięgnęły tej kobiety. Na szczęście nikomu nic złego się nie stało. Strzelałbym bardziej w jakieś uderzenie pioruna, bo tak to trochę wyglądało, albo faktycznie gaz. Zresztą to są takie odłamki drzewa, więc raczej burza. A burza jest niebezpieczna, tego pamiętajcie, nie chowajcie się pod drzewami, bo piorun z drzewa może zrobić właśnie coś takiego, więc z wami będzie podobnie. Spoko, fajnie, polecam kanał Spinka Fan. Fajne zestawienie momentów, które byście nie wierzyli. Jest to część 30, więc możemy jeszcze zrobić inne części. Także jeżeli chcecie, pamiętajcie, stawiać łapeczki w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!